No to tak sobie pomyślałem, że skoro nagrywaliśmy w obsługę deski rozdzielczej Mercedesa Turismo nowego, to czemu nie nagrać też Mana? Ciężko go tutaj porównywać z manami występującymi w komunikacji, no bo u nas, przynajmniej w Gdańsku, te many są dużo starsze. To jest man, jesteśmy w tej chwili w manie, tak? Lions Coach L. Trzyosiowy autobus. No i troszkę sobie możemy tutaj po tej desce się pokręcić, usiądziemy za sterami i zaraz omówimy sobie, co tutaj jest, gdzie i do czego. To jest model, tak jak mówię, 2015. On się tutaj od starszych, inaczej, do nowego modelu, bo pojawił się model, który troszkę już z zewnątrz inaczej wygląda. Ten 2015 tak naprawdę różni się tylko i wyłącznie detalami od dużo starszych manów. Natomiast ma już tą taką nowszą deskę z nowszymi przyciskami. To jest taka sama deska, jak występuje zasadniczo w tym najnowszym Manie Lions Coach. Zegary są bardzo podobne w tej starszej wersji. Różnią się tak naprawdę te przyciski, właściwie kształt tych przycisków, tak? Więc co my tutaj mamy? No standardowe zegary, obrotomierz, prędkościomierz, poziom paliwa, temperatura płynu chłodzącego i ciśnienie powietrza w zbiornikach. Nie wiem, czy zaczniemy z lewej. Zaczniemy z lewej sobie na spokojnie. Tutaj oczywiście tachograf mamy. Jak widać, autobus mimo 3 lat już 500 000 ma przejechane. To 500 000 to nam właściwie pękło przed wczoraj, nie przedwczoraj, 4 dni temu chyba, 4 dni temu, 500 tysięcy otwierałem szampana. Dobra, to lecimy od lewej do prawej. Oczywiście przełącznik świateł, światła pozycyjne, światła mijania do siebie, tak, światła przeciwdzielne przednie, światła przeciwdzielne tylne 2 razy. Dalej od lewej strony mamy układ DPF, czyli oczyszczania. Przedmuchiwania, że tak powiem, DPF-u, wyłączenie. To jest odciążenie trzeciej osi. Ona się nam automatycznie odciąża przy wrzuceniu biegu wstecznego i po przejechaniu do przodu ona nam z powrotem się dociąża. Następny przycisk, wyłącznik systemów ASR i ESP. Potem jest poziomowanie, do którego zaraz dojdziemy. Przycisk kontroli żarówek. Tutaj po szynie kan są żarówki sprawdzane ręcznie, nie automatycznie po zapłonie, tylko po włączeniu tego przycisku zaraz spróbujemy go użyć. I to jest wyłączenie retardera automatycznego, czyli w sytuacji, kiedy będziemy wciskać hamulec, po wyłączeniu tego tutaj retardera on nie będzie używany podczas hamowania, tylko i wyłącznie przy załączeniu go ręcznym. Niżej światła awaryjne, znowu poziomowanie, zaraz wrócimy. Awaryjny wyłącznik hamulca przystankowego i awaryjny wyłącznik prądu. Jeżeli chodzi o to poziomowanie, to tutaj nie jest to taki klasyczny przyklęk jak w autobusach komunikacji miejskiej. No bo w autobusach komunikacji to nam ta prawa strona się obniża do krawężnika. Tutaj obniża nam się cały autobus, obniża albo podnosi, tak? Możemy go opuścić albo podnieść, natomiast jest to podzielone na dwie części: przód i tył, tak? Więc jeżeli będziemy chcieli ten autobus opuścić, teraz bez prądu tego oczywiście się nie da zrobić, to będziemy najpierw opuszczać przód, potem będziemy opuszczać tył. Możemy go także podnieść, jeżeli na przykład, nie wiem, mamy jakąś przeszkodę, wysoki krawężnik, nad który chcemy tym ryjkiem zajść, albo mamy wiadukt jakiś, gdzie, nie wiem, no z jakiegoś względu coś, chcemy troszkę obniżyć ten poziom, tak, no to wtedy go obniżymy, a tym przyciskiem, który działa tylko i wyłącznie tutaj, tak, tutaj nic nie zrobimy, go możemy wyrównać, tak, tym przyciskiem go wyrównamy. Dalej, idąc tutaj z lewej strony, gniazdo zapalniczki, standardowo parę tutaj drobnych przycisków, między innymi ogrzewanie lusterek, włączenie oświetlenia tutaj kierowcy. Tutaj mamy elektryczną szybę kierowcy i elektryczną żaluzję. Elektryczną żaluzję zaraz sobie też zobaczymy, jak działa. Tutaj jest pojedyncza żaluzja. Są autobusy, w których ta żaluzja jest podwójna, tak? Czyli jest osobno lewa część, osobno prawa część. Tutaj jest jedna część. Znowu w zegary, tak jak mówiłem, może sobie włączymy zapłon, to coś tutaj więcej będziemy zaraz widzieć na tych zegarach. Radio wyłączymy, bo nie chcemy tutaj na razie muzyki słuchać. Dobrze, no i nam się wszystko tutaj włączyło.
Nie będziemy się tutaj specjalnie bawić funkcjami komputera, no bo czy to jest tutaj nader istotne? Nie ma tutaj wielkiego kolorowego wyświetlacza, tak? Są tylko tutaj podstawowe funkcje. Oczywiście jest to połączone wszystko z tachografem, więc funkcje tachografu też możemy sobie tutaj przeglądać na tym naszym komputerze pokładowym. Wskaźnik aktualnego biegu, oczywiście. Co tutaj z lewej? Tu możemy sobie przełączyć. O, trąbnąłem, przepraszam. Możemy sobie przełączyć na z ważniejszych funkcji ten wskaźnik na poziom AdBlue. O. O, teraz jest AdBlue, zapaliło nam się na niebiesko, tak, mam połowę zbiornika AdBlue, teraz proszę, nam zgasło, dobra. Temperatura, ciśnienie. Tutaj taki fajny gadżecik, ten przycisk po prawej jest przydatny w Wielkiej Brytanii jeżdżąc, bo w momencie, gdzie tutaj mamy w tej chwili pod godziną, co prawda mamy tutaj oczywiście też prędkościomierz wyskalowany dodatkowo w milach, ale możemy sobie tutaj tym przyciskiem jednym przełączyć przebieg dzienny na prędkość w milach. I teraz cyfrowo nam się tutaj dodatkowo będzie wyświetlała ta prędkość w milach, tak? Jest to jakiegoś rodzaju drobne ułatwienie, bo czasami tam, mówię, łatwiej spojrzeć szybko kątem oka, niż tam patrzeć teraz na którą wskazówkę, czy na dużą, czy na małą tarczę, czy gdzieś. Dobra, z prawej strony dalej lecimy. Typowy panel klimatyzacji spotykany w manach. Kierunek nawiewu, temperatura, siła. To dotyczy tutaj części kierowcy. Natomiast pozostała część dotyczy przedziału pasażerskiego. No i co? Ogrzewanie szyby, no to oczywiście nas interesuje tutaj w przypadku zwykle zimy, tak? Obieg zamknięty z przodu, obieg zamknięty z tyłu, szyberdachy, ręczne wymuszenie pracy klimatyzacji, pracy pieca, ręczne wymuszenie pracy wentylatorów. Natomiast w trybie automatycznym tutaj ustawiamy sobie temperaturę żądaną, czyli klasyczny, że tak powiem, automatyczny klimatronik. W tej chwili mamy ustawione 23 stopnie Celsjusza w przedziale pasażerskim, a tym sobie możemy sprawdzić jeszcze dodatkowo, jaka jest temperatura aktualna. 27, no chwilkę stoję, jest dosyć ciepło. W tej chwili jest 30 stopni, więc no, ta temperatura nam troszkę wzrosła od tego postoju. Poniżej mamy panel sterowania wzmacniaczem, czyli to jest znowu element części pasażerskiej. To tutaj nie obsługujemy tym radia, które ja słyszę, tylko tym, co działa na, w cudzysłowie, wozie. Kolejne przyciski, włączenie kafe baru, czyli tak zwanego boilera, czajnika, zwał jak zwał, tak, z wrzątkiem, włączenie toalety, włączenie oświetlenia. Nie mam jak, jest za jasno, żeby pokazać, ale jest ciekawe oświetlenie tutaj w manie. Wydaje mi się, że nawet troszkę fajniejsze i praktyczniejsze niż w Mercedesie nowym Isetrze. Lampki do czytania, oświetlenie wnętrza. To jest włączenie mikrofonu kierowcy, tak? Możemy ten mikrofon sobie tutaj włączyć. O, włączmy sobie i proszę tutaj kierowca ma mikrofon, aż mi telefon spadł. Dzień dobry, dzień dobry. Typowy kierowca Gajtu. Pozdrawiam, pozdrawiam. No, to ten mikrofon sobie możemy wyłączyć. Dobra, działa. To zawsze zastanawiałem, co jest na tym piktogramie. Wygląda jak jakiś konduktor chyba. No to jest łącznik, który oznacza włączenie kamery. Kamery są tutaj na wozie, w autobusie dwie. Jedna kamera to jest, przepraszam, dół się włącza. To jest tył. Bardzo ładna jest kamera, bardzo fajnie w niej widać. Nie ma tutaj absolutnie problemu, jest bardzo pomocna, szczególnie przy tym gabarycie. Jeszcze raz sobie klikniemy, to mamy kamerę przy schodach. Automatycznie nam się ta kamera przy schodach włączy przy otwarciu drugich drzwi, a kamera na tył włączy się przy wrzuceniu biegu wstecznego. Dobra, wyłączamy sobie z powrotem kamery. Cicho mi tutaj, radio wyciszymy, jedno, drugie, dobra. Otwieranie bagażników, nie widać, widać może na pomarańczowo zapalone. Mamy teraz otwarty lewy bagażnik, prawy bagażnik, centralny zamek drzwi. To są dodatkowe akcesoryjne wentylatory, które bardzo dużo dają i których mi brakuje w innych wozach, bo one naprawdę fajnie tutaj szybko, jak się zgrzejemy, choćby przy walizkach, tak, to nam te tutaj wentylatorki bardzo ładnie pomagają się schłodzić. Hamulec przystankowy, mimo że skrzynia biegów jest tutaj manualna, oczywiście to jest i hamulec przystankowy. Pierwsze drzwi, drugie drzwi. Żadna filozofia. Tutaj jeszcze dodatkowo troszkę niżej mamy dodatkowy wentylator w fotelu, pierwszy, drugi bieg, złącze USB do radia oraz złącze AUX. Jeżeli chodzi o samo radio,
Tak wygląda radio. Radio jest z panelem dotykowym. Obsługuje oczywiście wszystkie tam jakieś takie normalne formaty. Posiada także wbudowaną nawigację. Można z tej nawigacji korzystać. Jest to oczywiście nawigacja typowo dla autobusów. Niestety ona nie była aktualizowana. No już 2015, 3 lata ma tak jak autobus. Ja z niej raz korzystałem z ciekawości. Natomiast no... polemizowałbym, czy ona jest jakaś bardzo udana. Tak jak mówiłem, możemy tutaj włączyć sobie nawigację, możemy sobie włączyć radio, tak, możemy sobie coś innego, możemy muzyki przez Bluetootha słuchać, bo radio też posiada wbudowany interfejs Bluetooth. Natomiast fajną ciekawostką, wróćmy tutaj do panelu wzmacniacza, jest możliwość wymuszenia, wyświetlania pewnych rzeczy na tych dwóch monitorach nad głowami dla pasażerów. Jeden mamy monitor tutaj, a drugi monitor jest z tyłu autobusu w połowie przy drugich drzwiach. I możemy sobie włączyć tutaj monitor ręcznie. Teraz nam się monitor włączył. Dobra. I teraz możemy sobie włączyć mapę. I teraz zobaczcie, co się zaraz stanie. Tutaj mamy wyświetloną nawigację. Ja nie muszę z niej korzystać. Ja akurat korzystam z TomToma, tak? Więc nie używam. Natomiast mogę sobie coś ustawić i teraz pasażerowie, zaraz nam się tutaj cały system odpali, będą mogli widzieć naszą pozycję na monitorach. To jest z jednej strony fajne, z drugiej ciekawe. No. Zawsze jest to coś. Ja oczywiście mogę, teraz po prostu mam włączony tryb wyświetlania monitora. Jeżeli ja tutaj wyjdę z menu, będę tam powiedzmy słuchał muzyki, to pasażer też będzie widział, jakiej muzyki słucham. Natomiast z czego ja tutaj zwykle korzystam, to nie z mapy, tylko z kamery. Bo w autobusie jest też zamontowana kamera przednia. Przełączymy sobie na tą kamerę. No, włączymy mapę, o, włączymy kamerę. Zobaczcie, mamy teraz kamerę z przodu. Tutaj jest kamera u góry. I teraz pasażerowie widzą drogę. Bo ci, co siedzą w pierwszym, drugim rzędzie, oni tak sobie przez szybę wyglądają. Ale ci, co siedzą dalej, no to sobie teraz mogą dopiero zobaczyć, gdzie my jedziemy i co się dzieje. Tak jak mówiłem, tutaj obsługujemy część dla pasażerów. Przy trybie radio gra nam tutaj dokładnie to samo, co w moim radiu. CD to będzie nam grała płyta z napędu CD. Tutaj akurat nie ma dodatkowego napędu CD, więc tutaj nic się nie będzie działo. CDC, czyli CD Changer, zmieniarka, też zmieniarki nie posiadamy, czyli czy ja tutaj włożę płytę, czy będę słuchał z USB, czy z czegokolwiek, to radio po prostu połączy nam się z radiem, tak? Kolejne, wideo, czyli obsługa DVD, kamera, no kamera, mapa, tak? Wideo, DVD, mamy tutaj dodatkowe, jest tutaj cały sprzęt grający DVD, tak? Więc w momencie, kiedy teraz tutaj włożymy płytę audio albo płytę DVD, to będziemy korzystać tutaj z ustawienia wideo. I wtedy ja niezależnie mogę pasażerom włączyć muzykę tutaj stąd, którą będę sobie słuchać, a ja sobie tu tylko w przednich dwóch naszych głośnikach kierowcy będę słuchać płyty. Dobra, idziemy dalej. Z lewej strony obsługa wszystkich tutaj opcji wyświetlacza komputera pokładowego. Dodatkowo sterować możemy też muzyką. Ciszej, głośniej, w prawo, w lewo, czyli następny utwór poprzedni. Też funkcje zatwierdzamy, tym wychodzimy, wracamy. Wybieranie głosowe albo wejście do menu. Wejdziemy sobie do menu, proszę bardzo, i możemy sobie góra, dół tutaj to wszystko przeglądać, patrzeć, co się dzieje, co i jak. Na przykład dane kontrolne, proszę bardzo, zapas ciśnienia możemy sprawdzić. Wszystko tutaj możemy sobie wyświetlać, możemy sobie też zapisać przyciskiem OK i ta funkcja, którą tutaj przeglądaliśmy ostatnią, będzie nam zapamiętana i będzie nam się pokazywała. Więc możemy sobie na przykład ciśnienie do ładowania ustawić. Oczywiście pojazd jest zgaszony teraz, więc nic się nie pojawi, ale możemy sobie tutaj patrzeć cały czas. Ja najczęściej korzystam albo ze zużycia paliwa, albo z czasów kierowania. Tak? To jest połączone z tachografem, więc ładnie tutaj widzę, tak, godzina, 4 minuty jazdy, 20 minut w tej chwili przerwy mamy, stoimy, pauzujemy się w cudzysłowiu, tak, tak to wygląda. Dobra, wyjdziemy sobie z menu, wrócimy sobie tu, dobra. Z prawej strony kierownicy mamy obsługę tempomatu, dodanie prędkości, odjęcie prędkości, tak brzydko to brzmi. Także tym ustawiamy prędkość, czyli jadąc powiedzmy staną godzinę, czy tam 75 powiedzmy, wciśniemy plusik, zapisze nam się prędkość dana 75. Off,
czyli wyłączenie. Mem to jest przywrócenie, czyli jak 75 sobie ustawimy i na przykład naciśniemy hamulec albo skorzystamy z retardera, prędkość nam spadnie, wciśniemy mem, on nam automatycznie przywróci. No i na końcu mamy tutaj limiter prędkości. Co jeszcze? Z lewej strony klakson, który niechcący wcisnąłem, pokrętłem, wyłączę zapłon, to będę mógł pokazać. Wycieraczki, pierwszy poziom przerywany i potem kolejne poziomy, tak? Kierunkowskaz w lewo, kierunkowskaz w prawo, światła drogowe i tyle. Spryskiwacz, ten pierścień, tak? Z prawej strony mamy tempomat, nie tempomat, tylko retarder. Retarder tutaj działa dosyć fajnie, też podoba mi się to rozwiązanie dosyć mocno. Nie ma tutaj jakby paru skoków manetki, każde kolejne wciśnięcie w dół to jest kolejny bieg retardera, aż do szóstego to jest cofnięcie. Możemy też przytrzymać retarder i on nam będzie coraz bardziej dohamowywał 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tutaj mamy max, tak? Czyli sytuację, kiedy od razu wciśniemy ten guzik, on najmocniej, jak się da, nam będzie to wyhamowywał, czyli na przykład gdzieś tam chcemy mocno zahamować, korzystając z retardera, wystarczy wcisnąć guziczek. Retarder automatycznie nam się wyłączy po dodaniu gazu, więc nie jest też tak, że ja włączę trzeci bieg i teraz dodam gazu, tak jak się to zdarza na przykład w nowych setrach Mercedesach, dodaję gazu, a tam cały czas retarder włączony. Tutaj dodanie gazu automatycznie go nam wyłączy. Nie muszę tutaj wracać do tego 3, 2, 1, do 0, tak? I to tak naprawdę chyba tyle. No tu oczywiście z lewej strony jeszcze mamy hamulec awaryjny. I co? No i sobie omówiliśmy wszystko. Biegów mamy 6 do przodu, 1 do tyłu. Cała fizolofia. Tak? Coś jeszcze pominąłem czy nie pominąłem? Chyba nie pominąłem. Dobrze, to dziękuję za uwagę. Tak się obsługuje Mana Lions Coach. Dzięki.